proszę wysłać ofertę na maila. Razy słyszymy takie odzewy wśród sekretarek, asystentek. Mamy wiele wyzwań, aby przejść o krok dalej do managera, project managera, do osoby, która odpowiada za konkretne kwestie, które tak naprawdę nas interesują. I w dzisiejszym materiale chciałbym podzielić się z Tobą moimi najlepszymi praktykami, dzięki którym będziesz mógł zwiększyć konwersję przełączenia się do odpowiedniej osoby decyzyjnej, czy jest to dyrektor, czy to jest prezes, czy project manager, czy też każda inna osoba, która jest odpowiedzialna za daną kwestię, która w tym temacie Cię interesuje. Słuchajcie, pierwsza wskazówka, pierwszy tip taki dla Was. Pewnie jest określona grupa osób, która korzysta z telefonu podczas pozyskiwania klientów, czyli używa tak naprawdę najstarszej metody, czyli cold callingu. I dzisiaj chciałbym pokazać Wam trzy wskazówki, dzięki którym możecie zwiększyć swoje szanse, swoją konwersję do przejścia do określonej osoby. Słuchajcie, pierwszy tip to jest siła prośby. Niewiele osób o tym wie, niewiele osób to stosuje. Niewiele osób może słyszało o tej metodzie, ale jest to świetne narzędzie, które działa podczas rozmowy czy z osobą, która jest asystentką, czy jest sekretarką, jest to synonim, więc myślę, że takie rozwiązanie byłoby dla was pomocne. Też to narzędzie opisuje Jack Canfield w swojej książce Siła skupienia. Rekomenduję przeczytać, przetestować i zastosować u siebie. Słuchajcie, takie proste przykłady, powiedzmy, sprzedajemy usługi rekrutacyjne. Ja zazwyczaj robię właśnie w ten sposób, że używam właśnie też takiej wyższej energii, bo też nie oszukujmy się, lubimy osoby, które są żywiołowe, które są uśmiechnięte, które mają też taki pełen drive w sobie, więc ja zazwyczaj nie kombinuję, nie używam manipulacji i tak dalej, tylko tak naprawdę prosto z mostu proszę tą osobę, aby przełączyła mnie z konkretną osobą decyzyjną. W tym przypadku, jeżeli mówimy o właśnie usługach rekrutacyjnych, na przykład dzwoniąc do firmy XYZ, rozmawiając z panią Anią, Kasią, Barbarą, Pauliną, to jest też świetny tip dla Was, bo no, my po prostu lubimy, gdy mówi nam się po imieniu. Jest to miłe, jest to sympatyczne, więc też zawsze staram się wsłuchiwać w głos osoby. Bardzo często te osoby po prostu się przedstawiają, nie wiem, pani Paulina z firmy XYZ, więc zawsze staram się to zapisywać i odpowiadać na to zdanie, więc zazwyczaj robię w ten sposób, że dzwonię do określonej firmy i po prostu też z takim uśmiechem, entuzjazmem proszę o przełączenie do konkretnej osoby, na przykład w tym przypadku, jeśli chodzi o usługi rekrutacyjne. Halo, dzień dobry, Klekocio Karkadziusz z tej strony, firma XYZ. Pani Basiu, mam ogromną prośbę do Pani. Czy mogłaby mnie Pani przełączyć do dyrektora IT? Zastosujcie, sprawdźcie. Może akurat u Was to świetnie wyjdzie, więc taki prosty tip, a ludzie kombinują, przekręcają. Też mówią o tym pół godziny i nic z tego tak naprawdę nie wychodzi. No okej, powiecie, okej, w porządku. W kilku przypadkach ta osoba nas przełączy, no ale co stanie się, kiedy ta osoba powie okej, w porządku, nie ma problemu, przełączę Pana, no ale tak naprawdę o co chodzi, bo nie oszukujmy się, osoby, sekretarki, asystentki, no tak naprawdę stoją na straży tego, aby Pan Prezes, aby Pan Dyrektor był bezpieczny w pracy, żeby żadna inna osoba mu nie przeszkadzała, żeby osoby go nie rozpraszały, więc ta osoba też jest od tego, żeby też pilnować jego, w cudzysłowie, świętego spokoju. Ja zazwyczaj też mam taki tip, taką wskazówkę dla osób, które właśnie mają wyzwanie z takim zdaniem, z taką obiekcją. Ja zazwyczaj mówię w ten sposób, jeżeli dostaję taką odpowiedź w przypadku okej, nie ma problemu, ale jednak niech Pan wyśle ofertę na maila, bo taka jest u nas procedura, takie są przepisy i taką mamy politykę w firmie, więc ja zazwyczaj odpowiadam w ten sposób. Okej, Pani Basiu, rozumiem, jak najbardziej wyślę taką propozycję na maila, tylko powiem Pani szczerze, że tak naprawdę nie wiem, czy moja usługa, mój produkt jest dla Państwa dostosowany. I Pani co? Pani Paulino, zazwyczaj robię właśnie w ten sposób, że rozmawiam z osobami, które odpowiadają za takie kwestie, w tym przypadku osoby związane właśnie z rekrutacją, pan dyrektor HR-u. Staram się dopytywać, sprawdzać, czego Państwo potrzebujecie, w czym Państwu mogę pomóc.
I na samym końcu, jeżeli ta propozycja będzie dla Państwa interesująca, tworzę taką skrojoną, uszytą na miarę dla Państwa ofertę i wtedy ją do Państwa po prostu wysyłam. Więc to też myślę, że to jest taka fajna wskazówka, którą możecie stosować, bo możecie trafić właśnie na takie obiekcje ze strony asystentek. Drugi taki, no taki kolejny tip związany właśnie z tą wskazówką, to też odpowiadam w ten sposób, że tak naprawdę no, nie mam żadnej oferty. Jeżeli otrzymacie kolejną taką odpowiedź od takiej osoby, że jednak poproszę wysłać jednak tą ofertę tego maila na firmaspam.pl, bo zazwyczaj to tak się odbywa, gdzie maile są wysyłane, ale nikt tego po prostu nie odczytuje. Staram się też mówić w ten sposób, że tak naprawdę no, nie mam oferty, a jeżeli mam już taką ofertę ogólną, jest około 100 slajdów i po prostu nie chciałbym Państwa zasypywać spamem. Szanuję Państwa czas i mój. Pani Basiu potrzebuje dosłownie 2-3-4 minut na rozmowę z Panem Dyrektorem HR. Bardzo zależy mi na tej rozmowie. Gdyby jednak mogła mnie Pani przełączyć, to byłbym bardzo, bardzo zobowiązany. I teraz możecie wrócić do właśnie mojego tonu głosów, to w jaki sposób też się wypowiadam, bo możecie mieć też takie porównanie właśnie z telemarketerami, sprzedawcami, którzy dzwonią i oferują, wciskają nam produkt, który tak naprawdę nie potrzebujecie. Ja zazwyczaj właśnie staram się pytać, zastanawiać, w czym mogę pomóc, czego klient potrzebuje, bo tak naprawdę na pierwszej rozmowie może się okazać, że źle określiłem profil klienta i on tak naprawdę tego nie potrzebuje. Kochani, kolejny, ostatni tip, trzeci, który być może może pomóc Wam w dotarciu do osoby, która Was tak naprawdę interesuje. Jeżeli po wielu próbach Pani Basia, Pani Paulina jednak nie chce Was przełączyć do swojego szefa, do dyrektora, możecie odwołać się do korzyści, czyli tak naprawdę co ona może otrzymać za to, że przełączy Was tak naprawdę do tej osoby, bo bardzo często jest tak, że proponując określoną usługę czy też produkt, w bardzo dużym stopniu ta osoba też może z niego skorzystać, bo proponując benefity na przykład pozapłacowy bądź produkt, usługa, ta osoba może otrzymać to na przykład w gratisie jako benefit, jako dodatkową gratyfikację, więc warto zastanowić się, dlaczego taka pani Paulina, pani asystentka ma Was tak naprawdę przełączyć i warto zastanowić się nad tym, co ona może otrzymać w zamian za to, że was przełączy. Być może wdzięczność przełożonego. Pan dyrektor może jej podziękować za to, że firma dzięki Waszej rozmowie może zwiększyć sprzedaż, czyli zarobić pieniądze, bądź Pani Basia może otrzymać określone benefity pozapłacowe, które są związane z naszym produktem, usługą, bo jeżeli sprzedajemy na przykład karty sportowe, to ta pani, która jest na recepcji, taką kartę może otrzymać, więc myślę, że warto nad tym się zastanowić. Słuchaj, jeśli chciałbyś dowiedzieć się więcej wskazówek, tipów odnośnie sprzedaży, komunikacji, marketingu, daj łapkę w górę, jeśli podobał Ci się materiał, daj łapkę w górę, zasubskrybuj, podaj nagranie dalej, bo być może jedna bądź druga wskazówka będzie dla Ciebie pomocna, bądź Twojemu znajomemu, jeśli jesteś handlowcem, dyrektorem, telemarketerem, bądź osobą, która prowadzi biznes i zastanawia się, w jaki sposób pozyskiwać klientów, być może właśnie w taki sposób, czyli na zimno. Jest także poniżej mój kontakt, więc też chętnie z Tobą porozmawiam.